A w Muzycznej Jedynce witam serdecznie Grażynę Brodzińską. Dzień dobry. Która przed chwilą powiedziała tak, ja jestem taki niespokojny duch. Opera, operettka, stare melodie, a jeszcze tak, bym chciała z Big Bandem, tak? Wszystko bym chciała. Tak, wszystko na raz. No dobrze, ale skupiamy się na tej płycie Grażyna Brodzińska Live. Nie zapomnij mnie, czyli melodie międzywojenne. Tak, lata 20, lata 30. Właśnie od jakiegoś czasu jest taki powrót do tych piosenek. Właśnie lata 20, 30, 50. No to znaczy, że te piosenki miały coś. Mają coś takiego w sobie fantastycznego, że właśnie jest to już klasyka. I są to, a klasyka jest nieśmiertelna. I to nie są tak zwane mody, tylko to jest wieczne, prawda? I no, mnie zawsze fascynowała ta piosenka z tych lat. Filmy stare, starego Moda. Kina. Oglądałam wielokrotnie, na pewno i pani, i słuchacze tak. Na pewno też. I ilekroć jest powtarzany teraz jakiś film, to, no, to z wielką radością oglądam. I no, bożyszcze kobiet wówczas Żabczyński, Eugeniusz Bodo, a nie wiem, czy pani wie, na pewno pani wie, że Sex Appeal pierwszy był Bodo, no tak, właśnie, tak, Bodo, bo tak, zawsze tak. kojarzymy z kobietą, tak, a on był pierwszym wykonawcą tej piosenki. No także te były cudowne i ówczesne gwiazdy tego starego kina, naszego polskiego, takie były, miały seks appeal, miały wspaniałą interpretację. No, nie należy naśladować wdzięk niesamowity, charakterystyczność. No przecież Mieczysława Ćwiklińska, którą można było i patrzeć, i słuchać, no, była cudowna. Tylko nie należy naśladować tych. Nie, trzeba to zrobić po swojemu. I tak właśnie, jak pani zrobiła, no właśnie, ja to zrobiłam, no taka jestem. I moja interpretacja jest zupełnie inna. Zostawmy tamtą interpretację tamtym gwiazdom, a teraz no, bądźmy sobą. A ja zapytam, dlaczego na żywo została ona nagrana? No właśnie na żywo, żeby tak było inaczej, bo w studio no to... Ja w ogóle lepiej się czuję, jak, bo to jest właśnie wtedy takie prawdziwe, żywe, a w studio to już jest jakaś tam sztuczność, nagrywanie w studio. I oczywiście jest ogromna trema, no bo to była i premiera, nagrywany, bo koncert był w Filharmonii w Krakowie. Więc ogromna trema, no ale no, i nagranie na płytę, ale jest to w związku z tym taka płyta specyficzna, taka ma swój klimat, jest taka inna. Są włączone również fragmenty z tych starych filmów właśnie, więc to jest takie ciekawe, że nagle słyszymy Żabczyńskiego, czy Bodo, czy Mirę Zimińską. Także no, jest to dla starszych ludzi jakieś przypomnienie sobie lat, nie wiem, powrót do lat dzieciństwa, młodości, a dla młodych ludzi jest to poznanie listy przeboju swoich dziadków. No więc tak sobie pomyślałam, że byłoby wspaniale nagrać właśnie taką płytę. Gdyby były jakieś niedociągnięcia, to ja bardzo przepraszam. Jest to na żywo. Nie, no to jest taka prawda zawarta. No właśnie, ale przez to jest ten właśnie klimat, bo te fragmenty z filmów, brawa, zamkniemy oczy i czujemy się, jakbyśmy byli na... Powracamy, jakbyśmy byli na koncercie, ale też tym, tak jak powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat, gdzieś jesteśmy w tej... gdzieś tam jakiejś bajce i sobie możemy pomarzyć troszeczkę. Nie mamy tej agresji, która nieraz teraz bywa. Teraz bywa, owszem. A propos młodych ludzi, to młodzi ludzie w orkiestrze. No właśnie. Młoda, krakowska młoda filharmonia pod batutą naprawdę znakomitego dyrygenta Tomasza Chmiela, który czuwa nad tą młodą orkiestrą i muszę powiedzieć jeszcze, co jest bardzo istotne, że w zeszłym tygodniu, w czwartek ogłoszone zostały wyniki ogólnopolski konkurs orkiestr i właśnie ta młoda orkiestra zdobyła pierwsze miejsce. No, także jestem szczęśliwa, jestem dumna z tej orkiestry, że mogę z nimi pracować. Pani Grażyno, było sporo do Pani pytań a propos Pani kreacji scenicznych, bo słynie Pani z tego, że te suknie skądś... Nawet Romek Czajarek, jak kończył 4 pory roku, to prosił, żeby zapytać, czy Pani te suknie ma od Diora. Nie, nie mam od Jura. Ja rzeczywiście bardzo dbam o te moje piękne suknie. Pani chwali. Rozpieściłam moją publiczność i nie mogę jej zawieść no nigdy już. Dopóki będę śpiewała. One na początku przyjeżdżały rzeczywiście z Paryża. Była taka firma, jest nadal firma Cymbelin i szef tej firmy, którą miał Polkę, żonę, kochał żonę, kochał Polskę w związku z tym. No i chyba polskie artystki również, ponieważ niektóre suknie, które przyjeżdżały tutaj na pokazy, niektóre zostawały już u mnie. No a później znakomita projektantka łódzka, operowa, właściwie w operach tylko projektuje, pani Maria Balcerek, która rzeczywiście, no, genialne mam te suknie, rzeczywiście fantastyczne i to jest klasa. One są wieczne. No tak, bo one nigdy nie wyjdą z mody. Nigdy tak nie wyjdą. Muzyka, ładnie są takie projekty, że one są po prostu na zawsze. A czy to jest prawda, że pani mąż Damian Damieński robił buty dla pani kiedyś? To znaczy on mi uszył suknię koncertową przez jedną noc. Okazuje się, że można. Naprawdę? Naprawdę jest ta suknia jeszcze w pani zbiorze? Tak, oczywiście jest, wisi w szafie, no ona będzie zawsze. Miał gorset już, gotowy gorset, bo tego by pewnie nie uszył. No ale resztę uszył. On robi mi klipsy, buty. Ale te buty, on coś kiedyś mówił o butach, że musiał dorobić buciki. Nie, on musiał dowieść do Katowic, ponieważ ja przyjechałam do Katowic na koncert. Okazało się, że nie mam butów. Tak, a to nie jest tak, że ja sobie idę do sklepu i kupuję buty, bo ja mam do każdej sukni odpowiedni fason i odpowiedni kolor. No w związku z tym telefon do mojego męża, mąż wsiada w samochód, przywozi buty i wraca do Warszawy na spektakl. No proszę, jak to dobrze mieć kochającego męża. Jest, no on nie miał wyjścia. Kocha musi. Niektóre z tych kreacji obejrzą Państwo na pewno tego 1 grudnia. Przypominam, że w miejscowości Błonie koncert Grażyny Brodzińskiej, a zaproszenia pod numerem stacjonarnym 22 645 22 66, a płyta pod 71 151. Muszę jeszcze powiedzieć, że ta płyta ukazała się pod patronatem radiowej jedynki. Bardzo się cieszę. Grażyna Brodzińska była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i miłego słuchania Państwu życzę.